Dobry, słuchajcie, zobaczcie, jaka perełeczka mi się trafiła. Jaka perełeczka. To jest imadło Weichselmeyer z Leipzig. Tu macie logo. Kupę lat to ma. To imadło, słuchajcie, imadło nie do zajechania. Nie do zajechania. Basia, chodź, potrzymaj mi ten telefon tutaj. Ja pokażę tutaj chłopakom, jak to wygląda. Słuchajcie, takich imadeł, jak macie kupić sobie imadło, to nie kupujcie takiego ze sklepu budowlanego. Tylko kupcie sobie takie porządne imadło. Jakie to... jak lufa od szołgu, słuchajcie, jakie to jest wszystko porządnie wykonane, jakie to jest wszystko masywne. To imadło, nie wiem ile ono ma lat, ale od groma ma lat. Ono ma zero zużycia. I żeby je troszeczkę tutaj zakonserwować. Wejdzie to czy nie wejdzie? Tak? Nałożymy mu troszkę smaru. Złożymy je. Może dobra, trochę więcej niż troszkę. Dam do gwintu. I wierzcie mi, to imadło, chociaż ma tyle lat, ono chodzi jak nowe. Tak, tu stań proszę. To jest numer 4. Numery to nie jest numer seryjny, jakby się ktoś tutaj pytał. To jest numer wielkości produktu. Są jeszcze piątki z tego co wiem. Słuchajcie, teraz tak. Skąd ja mam to imadło? Bo ja go nie kupiłem. Choć chciałem. Będzie teraz łatwe tam trafić, a potem się odkręcić z tyłu i na ten gwint tam trafić. Wiecie, może się uda. Udało się. To imadło. Mam takiego znajomego. Ten mój znajomy ma jakieś 140 lat, a tak serio ma chyba 90 z haczykiem. Stary Niemiec. I to jest taki człowiek, któremu się wszystko przydaje. Od niego się nie da nic kupić. On ma wszystko, jeżeli chodzi o złom i tak dalej, ale od niego nie kupisz nic. I próbowałem go urabiać. Bo leży u niego to imadło, ja mówię, słuchaj, kupię od ciebie to imadło. Dam ci cenę, jaką mi powiesz, oczywiście bez przesady, dam ci tą cenę. On nie sprzedaje. On będzie teraz się rozwijał, on buduje nową halę, mówi. Ja mówię, kurde, ale wiecie co, dzwonię do niego dzisiaj jeszcze raz i mówię, co z tym imadłem, stoi to imadło, no szkoda, żeby tak stało, drzewieje i tak dalej, nie? On mówi, to wiesz co, Sylwester, to zróbmy tak, bo ja tego imadła na razie wyjątkowo nie potrzebuję, a ma bazę 6, nie? Mówi, ale to weź sobie go używaj ile chcesz, nie? Możesz go używać, rób z tym co chcesz, ale jak będę potrzebował, jak zbuduję już tę moją halę nową, to mi go oddasz. Ja mówię, dobra. Także mamy imadło. Nie wiem, czy on przyjdzie, żeby mu go oddał. No a jak przyjdzie, no to mu go oddam po prostu. No, no jak zbuduję jak taką zbuduję swoją halę, nie? Tak. Czekajcie, go poskładamy trochę. Bo to imadło kupę czasu smaru nie widziało. To jest konserwacja takiego imadła, to jest tylko smar, nic więcej. Tu się więcej nic nie robi. Tutaj się raczej nie powinno dawać smaru, gdzie ja daję tutaj na tą prowadnicę, tutaj tą sztangę, bo jak będziecie coś szlifować, to opiłki się będą tego przyklejać. Ale na razie trzeba go całego przesmarować, bo nie było używane kilka lat. Zobaczcie, pomimo, że nie było używane, zobaczcie jak to lekko chodzi, tym najmniejszym paluszkiem, popatrzcie, to. Tak chodzi to imadło. Dosłownie. To jest imadło. Jeszcze nie było takie ekstremalnie wykorzystane, bo zobaczcie, ta sztanga tutaj jest prosta w miarę. Po czym się poznaje dobre imadło, zobaczcie, szczelinka tutaj jest perfekcyjna. Wszystko. A co do tego imadła było, co jest najciekawsze? Stół. Niezniszczalny stół. Akurat do klepania samochodu będę sobie tu klepał, będzie wszystko ok. No, na dworze będzie sobie stało. Zobaczcie, jaka blacha to jest. Jaka to jest blacha. I to całe takie. Słuchajcie, mówię, bo ono stało u nas tam za halą, nie? Mówię, Basia, chodź, pomóż przenieść. Basia podniosła, nie pomogę ci przenieść.
próbowała podnieść, nie? No to waży ze 100 kilo, albo lepiej. Także wózkiem przywieźliśmy i mamy nową zabawkę. Powiem wam, że tak mnie to imadło cieszy. No, nie kupicie takiego imadła w sklepie. Może tak, a jeżeli kupicie, takie są naprawdę nowe imadła, no to kosztuje takie imadło majątek. Powiem wam, jeżeli ktoś chce kupić takie imadło w Niemczech, to używane takie imadło w takim stanie normalnym, to jest tam około 150-200 euro. Znaczy, że 800 zł, no, za używane stare imadło. Bez stołu, stołu drugie tyle, nie? Także dobry dziadek. Trzeba będzie piwo za to kupić, nie wiem, czy on pije, albo kawę zrobić i będzie dobrze. A wiecie co? Ja muszę z nim w ogóle film nagrać, bo on ma dużo takich ciekawych, bardzo starych, dziwnych pojazdów. Jakiegoś tam Meleksa przerobionego, jak ktoś nie wie, co to Meleks, na prąd, na samochód transportowy i tak dalej. Takie ma cuda porobione, on ma taką fantazję. Także piszcie mi w komentarzach, jeżeli chcecie tego typu filmy z takimi właśnie wynalazkami dziadkowymi. Dobra. Ode mnie to wszystko. Ja się biorę teraz za kończenie podwozia w Land Roverze. A pokażę wam, żeby nie było, że tutaj nic nie robię. W niedzielę, dlatego w niedzielę nie pracuję. Tylko... Ale tą lampę trzeba wyłączyć, bo nam zamiga. Albo trzeba byłoby frekwencję w telefonie zmienić. Ale to nie teraz, bo my tutaj ciągiem nagrywamy. Patrzcie, jak to ładnie wygląda. A batak to już ładnie wygląda. Nie? Wszystko. Mam tu porobione, panie. Zobacz. Wszystko jest porobione. Będziemy się za podwozie brali niedługo. Tu też jest porobione. Tutaj na próbę robiliśmy. Będziemy. Basia chce, żeby zaciski były pomarańczowe. I pomalowaliśmy tak na próbę, tylko pomarańczem, żeby. Farbką taką zwykłą. Żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało od zewnątrz. Bo wiecie, no, odkąd dostał sprężyny pomarańczowe, to. Idziemy. Czekajcie, trzeba wstać. Uopla. To idziemy z dodatkami w pomarańcz. Widzicie, będzie tutaj widać pomarańcz. Do tego, jak to jest Land Rover, to mamy lewarek pomarańczowy. Będziemy ciągnęli za samochodem. Migacze mamy pomarańczowe. Tutaj już napis gotowy jest. Discovery w pomarańczu. Też bardzo ładnie wygląda. Także mamy takie dodatki pomarańczu. Z tego, co widziałem, to wyciągarka też ma tam takie dodatki dziwne, różne. Taki będzie bardziej nowocześniejszy samochodzik. O, tak się bawimy. A my wracamy do tematu. Chcecie filmy o dziadku? Piszcie mi. I w ogóle, co sądzicie o takim imadle? Bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. A ja idę do pracy. To jest relaks dzisiaj, jak ktoś mi tam będzie pisał. To nie jest praca w niedzielę, to jest relaks. Poleżeć sobie tutaj spokojnie. Wiecie, ja mieszkam w Berlinie na dzielnicy Neukölln. Także ja przyjeżdżam tutaj na moją dzielnicę do warsztatu, żeby sobie odpocząć. Kot gdzieś tam poleciał na łajzy. Basia gdzieś tam coś robi. O! Tu wejście robimy tylne. Widzicie, tu zrobiliśmy taki dach. Nowy. Może nie jest to przez super pięknie, ale to ma tylko służyć jako wejście, wyjście dla nas. O. Także jest. Jest wszystko ok. Deszcz nie pada. Tu nie było kiedyś tego, ale wiecie, tutaj dzięki temu daszkowi to mamy takie zaplecze różnego rodzaju na dworze, gdzie jest smród, myjka na przykład na pistolety, pierdoły i tak dalej, i tak dalej. Musieliśmy naprawić, bo nam kot zepsuł. Tak, kot skoczył tutaj z drzewa, tam z drzewa skoczył na dach i wpadł tutaj prawie, że do środka. Noga mu wpadła, ale zepsuł to. O, a tam można pomachać do kamery. Dobra, jeszcze raz, bo zanudzam. Co sądzicie o takich starych urządzeniach? Nara, hej.